Dobra, startujemy z tym koksem. Witajcie wszyscy w Fox. Bardzo dziękuję za Foxa. Pięknie widzę, się wrzuciłem na live. Witold, zaiste zaczipowali cię i teraz jesteś kompatybilny z 5G. Mam nadzieję, że no, będzie ci to sprzyjać. Hakerku, witaj. I wszyscy ci z was, którzy siedzicie tam z tyłu, się nie odzywacie. Jesteś tam w tylnych rzędach. Musiałem sobie troszkę rękę uciąć, delikatnie, jak widzicie, trochę bardziej w green screen. O, będzie taki, o. Możecie wpłacać datki na kompletną rękę, jeżeli chcecie. Nie róbcie tego, nie. Luxber, witaj, hej! Ograniczyłem troszkę pole green screenowe ze względu na to, że odsunąłem green screen dalej od siebie. New subscriber! Dziękuję bardzo, Fox. Dziękuję bardzo. 29 miesięcy niepoczytalności umysłowej. I dziękuję za te życzenia, jak najbardziej. Póki co mam prawie cappuccino, kawę, tak. Dziękuję. Już 6G szipują. Kuźwa, to ja jestem w plecy. Ej, to jest niesprawiedliwe, bo mówili, że ta szczepionka, którą dostałem ostatnio, to ona do 5G dodaje. Kuźwa. Pierdziele, teraz... Okej, umawiam się na kolejne dwie. Nie ma innego wyjścia. Nie ma bata. Ale... Chernobylite po masywnej aktualizacji, jak się okazało ostatnio, było to ponad 27 GB danych. Nie wiem, ile z tego to są nowe, świeże dane, a ile z tego to są zamieniane pliki po prostu. Jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Trzeba wskoczyć do gry. Mam tutaj troszkę towarzyszy, trójkę w zasadzie, trójeczkę towarzyszy, jak możemy zauważyć. Jest noc, a dzisiejszą rozgrywkę zaczniemy od wspomnień związanych z... małżonką głównego bohatera, czemu ja przykucnąłem tutaj, korzystając z Ariadny, urządzenia do odczytywania wspomnień i tak dalej. Nie wiem, dlaczego od tego zaczynamy akurat po tym patchu. Mam nadzieję, że nie cofnęło nas w wydarzeniach. Kinolak to mi obił, a wiesz co? Życie? Ogólnie? Szafka w kuchni? Coś jeszcze popularnie wymyśla? Potknąłem się? Na schodach? O kibel się uderzyłem? Co tam jeszcze było? Myłem zęby? Co zlagowałeś, Luxber? Co się zlagowało? Czekaj. Czy ty zlagowałeś, ja zlagowałem? Wszyscy zlagowaliśmy. Luxber mówi, że nawet 5G jeszcze nie ma. Wiesz co, ja też nie mam jeszcze tak naprawdę 5G, jeżeli chodzi o technologię. Używam 4G i jest mi z tym bardzo dobrze, wiesz, no. W końcu 5G wywołuje COVID i inne rzeczy, także prawdopodobnie jeszcze Mars kość moszny. Ale tak na poważnie, jeżeli chodzi o mój nos, to... od maski mi się otarł po prostu. Ostatnio miałem, że tak powiem, bardzo intensywny weekend, jeżeli chodzi o wyskakiwanie w miejsca publiczne. No, człowiek się upocił troszkę, nosząc pewne ciężkie graty. I w masce, przez te kilka godzin w masce, po prostu mi się kinol otarł. A że mam skórę podatną na twarzy, na uszkodzenia bardzo, od różnych otarć, no to jest! Oto jest otarty nos. Chcesz co? Tutaj się aktywowało wszystko. Zaraz. Symulacja zakończona. Factory 4x4, wskazówki 5x7, czyli jest zakończona ta symulacja. Bo tutaj mamy różne jeszcze dodatkowe... Czy to było wcześniej, czy mi się wydaje, że tego nie było wcześniej? Wejdźmy w to. Wiesz co, nie wiem właśnie. Ja czasem myślę, że ja zmysły tracę, wiesz, jeżeli chodzi o tą. A tutaj tego rozmazania trochę jest za dużo, jak mi się wydaje teraz.
Nie wiem, czy to tak ma być, czy to ma być takie taka symulacja rozmazania ruchu, ale szczerze mówiąc, to mi troszkę to źle wpływa na mózg. Właśnie się dowiemy. Jeśli wierzyć danym naszych друзей z KGB, jest dwa kandydata. K сожалению, один z nich już mrtw. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj nie wyjdę tutaj. Ale wiecie co, ja muszę zobaczyć, jak to jest z tym rozmyciem, bo to jest... Serio bolą mnie oczy. Czy to wpłynie na to? Tak. Naprawdę bolały mnie oczy od tego. Po tych kilku sekundach. Coś tu zepsuli. Z tym patchem jednak. A jeżeli był taki zamierzony efekt, to źli deweloperzy, źli! Oczy mi atakują. Конечно, товарищ, мы приняли все меры для обеспечения безопасности Амалиевой и ребенка. Нас это тоже интересует. Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Да, да, я буду держать вас в курсе. Господи, Таня была беременна? Фабула ще заостра, видя. Она была нулевым пациентом. Они с самого начала использовали ее для своих экспериментов. O, jak ci przypadł do gustu nowy dodatek, Witold? Tak, Lernan, dokładnie, nie? Uźwa. Pamiętacie ten, to rozmycie w ruchu, nie? Które może wywoływać różne niepożądane efekty u różnych ludzi. Wzmocnijmy je. Ale już się tego pozbyłem, już jest okej. Cela więzienna, 11 czerwca 1990 roku, wieczór. Jakby co, jakby ktoś nie wiedział. Mój pcięcik, mój miły malerz. Skoro ty uwidzisz kolboje nieba, luga, usłyszysz dźwięki oceanu, ощутisz zapach sosen. LOL. Poczujesz ciepło słońca na swoim lice. Ты особенный мальчик. Экологичнее брзми, не, Луксберг? Я очень хочу, чтобы ты оказался как можно дальше отсюда и был счастлив. Черная пантера будет гонять, а будет можно ему половать, съесть и сгриловать, бо если так, то, то потенциально я захвачены. No właśnie. Czyli okej, tutaj się taki bardziej hardcore fabularny uruchamia, jeżeli chodzi o żonę głównego bohatera, bo faktycznie, jeżeli w niewoli urodziła dziecko, jeszcze na niej eksperymentowali, jeżeli chodzi o Czernobylit. Para, można terapić. Ja lubię ciebie, malysz. Mamoczka, ciebie bardzo lubię. Mam tutaj pewne podejrzenia, słuchajcie. Prosiaj. Tania była tutaj plenicą. I jej rybionek. Кто-то забрал его. Да вообще не знаю, кто с пантером, курда. Wydaje mi się, że optymalizację mogli delikatnie poprawić, ale jeszcze za wcześnie, żeby oceniać. Musimy wyjść w dżunglę, żeby się o tym przekonać konkretniej. Póki co nie jest jakoś źle, ale w tych sekwencjach też nie było, że w poprzednim patchu. Moi ludzie o tym zajmują się. Прискорбно? Да это полная жопа! Как вы это допустили? Если кто-нибудь узнает... Следи за языком, товарищ. Я в Афганистане воевал, когда ты еще пешком под стол ходил. У мальчика был сильный аутизм, он даже не разговаривал. Готов поспорить, он валяется где-то в канаве. Ciekawe, ciekawe. Okej, robi się pikantniej w zasadzie. Co jest dobre? K temu, że on nie mógł zbierzeć sam. Kto to mu pomógł? To jest to był kto tej swojej... Zapewne wojownicy o prawa wirtualnych płodów będą tutaj się buntować. Znaczy szpion!
агент ЦРУ. КГБ везде шпионами лечатся. Видимо, поэтому где тут столько. Саддам вот-вот вторгнется в Кувейт. Уверен, у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования. Нет, это не ЦРУ. Чё я ещё кренцю в той самой стрефе за час? Чикаго. Я выясню, кто. Генерал, я хочу извиниться за свой тон. Я правда благодарен вам за вашу работу. Без вас бы мы не справились. Проект «Дуга» и наши исследования. Они могут оказаться важнее ядерного оружия, даже важнее космических войн. Окей. Zobaczycie, kiedyś będzie mi dane skorzystać z DLSS. Najpierw muszę kupić płytę główną i procesor. To jest absolutny mus w moim przypadku. Oh, hello. Patrzcie, jaki obrazek wysokiej rozdzielczości. Popatrzcie na to. Ściana odpada, ale portret dumnie wisi. Tak. No, proszę, na piersi. На кону стоит многое. Можно сказать, будущее нашей Родины. Я уже поговорил с другими членами партии и... Товарищ, я скажу прямо. Советский Союз уже трещит по швам, и вряд ли его распад можно предотвратить. Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это. Но вот Чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему. Так. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему. Tak, 5900X, do tego jedna z najmocniejszych dostępnych na rynku płyt głównych. I powinienem być zadowolony. A za rok albo za dwa, jeżeli dostępność pozwoli, 3090 albo coś mocniejszego, jak wyjdzie. Witaj, konserwator, hej! Tania rodziła malczyka i on zbieżał. To... Czyli Igor, masz syna. Masz autystycznego syna, który Boże, uciekł i zapewne jest złożony z Czernobylitu i z... Cokolwiek tam zmutowało jeszcze. Szaru czarodzieju, witaj! ...opyty z Czernobylitem. Возможно, oni nadzieli się, że polucione dane smogą prodlić żyźń Sowieckiemu Sojuzu. Oczywiście, u nich niczego nie wyszło. Podążamy teraz przez dziwne symulacje, odkrywamy pokłady prawdy. Tak jest, to gra single player. No możliwe, ale wiesz co, płytę główną i procesor planuję kupić jeszcze w tym roku, pod koniec tego roku, wiesz? W zasadzie. Chyba, że ogłoszą coś, co ma wyjść zaraz na początku nowego roku, to faktycznie lepiej będzie się wstrzymać. Kolejny poziom, do dyspozycji 5 punktów umiejętności, świetnie. Sprawdźmy, co my jeszcze tutaj mamy, jeżeli chodzi o symulację. Czarnego Stalkera nie można jeszcze. Mamy fakty 2 na 3, czyli jeszcze jeden fakt trzeba zebrać odnośnie Czarnego Stalkera, żeby móc tutaj wskoczyć. Okej, wszystko jasne w takim razie. Teraz można iść w kimono legitnie, mi się wydaje. Nie można? Czy to już dzień minął? Znaczy noc minęła? A, jak się okazuje, chyba tak. Głupi, maleńki myszonek. O, ten dziadu. Ty znajesz, to ja znaję, co ty tam. Ciebie w mnie nie spriada sam. No, czyli nowa płyta główna i tak dalej. No, tak. A ty, niesmadzia na всю историю z dugoj, buty решил ему подыграть. Я разочарован. Z
Zobaczymy w takim razie, zobaczymy. Jakoś nie mam tak, już nigdy nie miałem parcia, mam parcie na sprzęt wysokiej wydajności, wysokiej mocy, ale niekoniecznie ta najwyższa półka, więc tak zwykle tak półkę poniżej wybieram, żeby nie przesadzać. Tak samo jak z 5900X i 5950X, no według mnie parę procent na czymś nie jest warte kilkuset funtów więcej. No to zobaczymy, jak to się rozwinie w takim razie, bo problem polega na tym, Witold, widzisz, że moja płyta gówna się topi. Nie przesadzam tutaj mówiąc, ale topi się. Dosłownie topi się. Mam na chwilę obecną problemy z dystrybucją mocy po portach USB, co powodowało glitche kamery, czy też zacinanie się kamer nawet. Witaj Nakamura, hej! No tak, dokładnie, Sulako, dokładnie. Czy on próbuje mnie obrazić? Ta dziwna gadka zaczyna mnie drażnić. Drąż kwestię pseudonimu Myszka. Zignoruję jego dziwactwa i współpracy. Zignoruję typa i zobaczymy, gdzie to doprowadzi. Może uda mi się zwerbować typa jako sojusznika kolejnego. В порту Припяти. Ищи красный знак на стене. Этот символ защитит нас от крысиного края. Także na chwilę obecną myślę, że udało mi się osiągnąć ekwilibrium z mocą mojego sprzętu i z dystrybucją zasilania po portach USB, ale jeżeli podepnę chociaż jedno urządzenie jeszcze, albo zmienię kolejność portów, urządzeń w portach USB, są problemy. Więc działa, nie ruszam, nie dotykam, oby było. No po 6 latach ta płyta gówna miała w zasadzie prawo do tego, żeby powiedzieć, o co chodzi koleś, nie? Dobra, zgodzi się niechętnie, naciśnij go, żeby powiedział ci wszystko tu i teraz. Rozkażę mi się, co znasz o Tatianie. Начни с того, откуда ты вообще не знаешь. Все откроется тебе со временем, мышонок. Ты знаешь, где меня найти. Ale powoli, tak jak wspominałem wcześniej, powoli sobie buduję kompendium swoich ustawień, konfiguracji systemowych, bo drżę na myśl o tym, że będę musiał w końcu postawić system na nowo, pod nową architekturę i wszystko konfigurować. Okej, co ja tutaj mam w takim razie? Porobić spotkanie z Tarakanem. Oczywiście, że pójdę na spotkanie z Tarakanem. Dlatego wykorzystamy Igora. Zrzut amunicji, zapas żywności, zrzut zaopatrzenia medycznego. Kto ma tutaj jakie szanse? Zrzut amunicji. Widzę, Olivier ma spore szanse. Praktycznie przynajmniej jest Mikhail. Kto ma szansę na Kopaczi? Też Olivier. Zostań w bazie, oczywiście, że zostanie w bazie, to wszyscy mają 100%. Czyli do Kopaczi wyślę Olgę, do Czerwonego Lasu wyślę Oliviera, a pod około Moskwy Michał. Okej. Rozpoczynamy misję, wskakujemy. Zobaczymy, co świeżego w Czernobylit. A widzisz, a ja nie robiłem formatu od ponad 6 lat, Szary Czarodzieju. Nawet miałem migrację systemów pomiędzy różnymi dyskami twardymi. Nie lubię robić reinstalacji, kiedy naprawdę absolutnie i totalnie tego nie potrzebuję. No, nie mam powodu, żeby robić format. Absolutnie, to jest, wiesz... Absolutnie nie mam powodu. Po co? Działa wszystko dobrze, wydajnie. Jej, mogę znów zbierać rzeczy. Hurra. Gdzie, co i... Zaraz. Gdzie, jak i co? O, jest to. I to pink się robiło. Tego już trochę zapomniałem, cholera, ile to miesiąc nie grałem chyba.
Czasem ci tylko coś psuje aktualizacja systemu? Kuźwa, ja nie pamiętam, kiedy aktualizacja systemu czegoś nie rozwaliła. Ale to ten, przy bardziej skomplikowanych konfiguracjach to w zasadzie klasyk jest już. Ale nie no, spoko, jasne, jak najbardziej, jeżeli jesteś przyzwyczajony do procesu i wiesz, i jest to dla ciebie korzystne, to o kurwa. To totalnie, nie? Tam jest stwór. I on im odjęło im, odjęli im IQ, czy mi się wydaje, kurde, że mnie nie zauważyły. Normalnie wszedłem na typów. Druga sprawa jest taka, że ja też od bardzo, bardzo wielu lat nie mam w systemie dysków mechanicznych, to co też pozwala na inną strukturę plików troszkę systemowych. Ha, ciekawe. To bardzo ciekawy przypadek, hakerku. Aha. Mord w strefie. Gdzie jesteś, typie? Tutaj jesteś. Oh yeah. Haha! Wow, głowę mu urwało. Nie no, aż takiej brutalności to ja nie chciałem implementować. Gdzieś tam jeszcze... Coś tam, ktoś tam jeszcze gdzieś jest. Tylko nie widzę ani... O, jest! Okej, okay, good. Jesteśmy. Typie, masz... Wziąłem pancerz z niego. Co się dobrze składa bardzo, w zasadzie. Muszę też się napić chyba dla... A nie, stan psychiczny mam dobry. Ogólnie moja postać stała się mordercą, więc... Chyba stan psychiczny się już nie pogarsza od mordowania. No właśnie, nie? I to są takie przypadki w zasadzie, gdzie nie masz wyboru i ten reinstall właśnie jest jedynym rozwiązaniem. Z drugiej strony też jesteśmy tak troszkę skazani na tego Windowsa, przynajmniej ja jestem. Jasne, Linux lubię, fajnie, wiele dystrybucji przeszedłem w życiu, szanuję i uważam, że to są świetne systemy, w końcu Android, prawda? Dzięki temu mamy też Androidy na naszych urządzeniach, ale niestety nie jest aż tak kompatybilny, jakbym chciał, żeby był. No. Nie ma tutaj już nic, nie ma, okej. Czyli idę do tego dziadygi. Co tam się znów jara? Aha. I jakieś szamańskie ognie do cholery. Aha. Dobra, zobaczmy. Tutaj troszkę sił przeciwnika powinno być, jeżeli dobrze kojarzę. A czy on spadł skądś? Czy mi się wydaje? A jednak się tam psychicznie Igora pogarsza jeszcze. Igor, co ty? Już do tej pory to powinieneś być odporny na to. Śmiać się.
Dobra. Oj, stracili głowy do tej sprawy. Aha, takie rzeczy. Szary, to wiesz co, kurde, właśnie, no. Skąd się te rzeczy w ogóle biorą, nie? Takie ludzie często takie pierdoły gadają. Skąd to się bierze w zasadzie? Ej, konserwator, kurde. Jesteś odporny na haki. No ile ich jeszcze tutaj wybiegnie stąd, no? Orzesz ty, kuźwa. Serio, przez siatkę nie mogę strzelać? Co za... Jeszcze jedna sprawa jest taka, że... To jest przeciwpromienne, a to jest lecznicze. Może... Okej, mam ciebie i teraz napiję się wódki, aby uczcić to zwycięstwo. Ha, хорошо. Dajcie wy mnie tutaj więcej sprzętu w zasadzie. Okej, co i teraz muszę wejść do tego budynku. Gdzie jest latarka? Gdzie była latarka? Te, gdzie była latarka? Ej, gdzie była latarka? To jest... Gdzie miałem latarkę? No właśnie, nie? Kurwa, ludzie i ich dziwne przesądy. Kurde, to ja pamiętam, ile miałem instalacji Windowsa i tego, i Linuxa na jednym dysku w pewnym okresie moich studiów. Masę dystrybucji można było, tylko trzeba było to z głową robić. Zresztą było też sporo bootloaderów, prawda? Odpowiednich do tego. No kurde, gdzie była... Gdzie była latarka? O, jest, mam to. Latarka była pod V. A ja, gdzie ja muszę iść teraz? W tą stronę. Tutaj coś chodzi, nie? Tutaj coś chodzi jak cholera, no. Tutaj muszę iść. W ten budynek? Chyba tak, w takim razie. Okej. Myszko, nie możemy się spotkać w tej kryjówce. Jestem pewien, że Nar założyło wszędzie pluskwy. Spotkajmy się w jednym z mieszkań. Podążaj za moimi śladami. Tarakan. Noż ty kuźwa dziadu. I patrzcie, teraz mi Łajza każe chodzić tu i tam. Nie mów, że w ten budynek muszę teraz wejść. No i się oczywiście da tak zrobić. Nie, całe szczęście idzie tutaj. Ale coś wielkiego chodzi w tym budynku, naprawdę. Kuźwa, jak wszędzie coś mi się wydaje. Bo jesteśmy całkiem daleko w grze, jeżeli chodzi o fabułę. Oczywiście, że to jest ten budynek i muszę iść na górę. Sam kuźwa nie zwlekaj, typie, tu jest strasznie.
Człowiek się boi. Okej, jesteśmy. Nie, to jest łazienka. Skrzypienie podłóg. Złowrogo wyglądające kwiatki. Ktoś czci kasę fiskalną? Хватит этих игр. Окей, есть. Что ты знаешь о Татьяне? Следи-ка за языком, малыш. В глубине души я беспокоюсь, может. Ты сам служишь крысиному королю, а? После этих твоих фокусов. Что еще за крысиный король? Это мудрый вопрос. Я и сам много лет ищу на него ответ. Добрый старый дядя Швированный, видя. Возвестит о наступлении последних дней. Он и его армия крыс. Они чума, которая поглотит мир. Ale wiem, że gościa można zwerbować. Koniec всему. I chyba to jest ostatni kompan, jakiego mogę zwerbować, coś mi się zdaje. Jeśli ona tam jest. W związku z podjętymi decyzjami przeze mnie. No сейчас это не важно. У тебя есть вопросы? Задавай. Okej. O Tatianę. Ja ищу свою невесту. Ее зовут Татьяна Амалиева. В последний раз я видел ее здесь, в Припяти. Незадолго до Чернобыльской аварии. Много лет прошло, верно? Что же конкретно ты намереваешься найти? Точно не знаю, но... Но она преследует тебя во снах. Я так и думал. Вот, погляди. Я собрал немало документов, целую кучу. Прочти их. Многое станет понятно. Тихо, мышонок. Они здесь. Черт! На этот раз крысиный король обставил нас. Нельзя допустить, чтобы мои архивы попали в их грязные лапы. Не ожидал, что вторая проверка случится так быстро, да? Прости, мышонок. Kuźwa. I kolejny ciężki wybór. I tutaj mam... Coś mi się zdaje, że stoję też przed wyborem. Albo on do mnie dołączy, albo on do mnie nie dołączy. Więc niby bezpiecznie jest spalić te dokumenty, ale mogę się coś dowiedzieć o Tatianie. Myślę, że do końca gry jeszcze daleko mi się wydaje, więc spalę te dokumenty, bo... Ej. Oj nie, tą świeczkę muszą dopracować, tak nie może być. Ogień też muszą. Nie no, co to z Metro Exodus kopiuj w klej. Serio, nie? Zawiedli mnie teraz z tym ogniem. Naprawdę mnie zawiedli. Refund, pierdziele. Nie wiem ile to, 60 godzin w tą grę włożyłem do tej pory. Ale tragedia, tragedia. Gdzie mam... Tu. No i co? Co nie? I co dalej? Ej, przynajmniej z tej perspektywy nie wygląda najgorzej. No i co? No i tyle, kurczę, wygląda na to, że nie pozostaje mi nic innego tak naprawdę, jak wracać do obozu. Może typ się jeszcze ze mną raz skontaktuje, może nie. Mam nadzieję, bo go znajdę dosłownie i zaszlachtuję za to.
Zbieram jeszcze troszkę surowców, jeżeli mogę. I słyszę tutaj jakieś wielkie bydle kroczące, więc też nie chcę do końca zjechać. Grzybki! Jak wiemy, są ważne życiowo w tej grze. I chyba tyle, jeżeli chodzi o tą misję. Zobaczmy. Proszę, jak moim kompanom poszło, czy coś zdobyli, czy byli jak zwykle bezużyteczni. Ale wiecie, co jest jutro? Jutro jest prepiątek. Tak nazywam czwartki teraz, prepiątek. Okej, misja zakończona. Powodzenie, spotkanie z kart Tarakanem, przynajmniej tyle. Spaliliśmy mieszkanie, super, wszelkie poszlaki, fajnie. Wszystko zakończone z sukcesem, wow! Dobra, no to dzisiaj będą jeść w takim razie. Dzisiaj wszyscy będą jeść. No. Racji przechowywane, wytwarzane. Ej, no to spoko. Nie, poniedziałek to jest po prostu poniedziałek. Wtorek to też jest poniedziałek, środa też jest poniedziałek. Potem jest prepiątek i piątek. Okej, niech ja przejrzę, jak wygląda stan... Dobra, płyty ceramiczne mam, nie naobrywałem się za dużo, muszę schować, pochować sobie trochę rzeczy. Jak widzę... Troszkę mi się tych pancerzy nazbierało do tej pory. Amunicja rewolwerowa, amunicja do strzelby i amunicja do karabinu. Do amunicji do karabinu sobie wezmę więcej. Myślę, że też warto będzie wykorzystać punkty... Co jest? Aha, wody więcej nie mogę wziąć. Niech no rozładuję jeszcze... paliwko. I inne komponenty. Co by mi się trochę miejsca zwolniło. Dobra, z tym co ja mam tutaj, to jestem praktycznie nieśmiertelny. No, widzę, że plony do zbierania, ale nie mam teraz na to ani czasu, ani ochoty. No, kuźwa. Jest. Obóz mam może nie na maksa zrobiony, ale jest adekwatnie zrobiony do zaistniałej sytuacji. Niech no ja... Cześć kolego, słuchaj, coś ci wypadło? 5 zł zgubiłeś, czy co? Niech no się nauczę parę innych rzeczy w takim razie. Jak успехи со скрытнями? Z tieniami. Делаю все, что могу, но эти существа опасны и непредсказуемы. Мне можешь не говорить. Они достаточно моих друзей убили. И как я понимаю, у Нар с ними дела тоже идут не очень-то гладко. Выглядят они жутко, но убить их точно можно. Спужденный диалог. Забьем уж десятки этих потворов. И нажимаешь на спусковой крючок. Тени умеют совершать короткие прыжки в пространстве и времени, поэтому они так опасны. Но убить их — это еще не самое сложное. Мы не сможем отбиваться от них вечно. Нужно выяснить, что они такое и откуда появляются, а затем разделаться с ними окончательно. Нар наверняка как-то в этом замешаны. Я в этом уверен. Ясно. Расскажи, пожалуйста, если узнаешь что-нибудь еще. Добрый. А я пока продолжу отстреливать им уродливые бошки. Dobrze mówi. Trenuj! Naucz mnie czegoś nowego, Słuchaj, Olga. Ty możesz nauczyć mnie temu, co sama uznala w zonie? Z radością. W zonie trzeba umieć o siebie pozabocić, jeśli nie chcesz karmić czerwiej.
Okej, czyli mogę tutaj sobie jeszcze doskonało organizowane przedmioty, czyli dwa punkty, co? 6 dodatkowych miejsc w ekwipunku. Okej, dzięki temu będę miał ekwipunek na maksa rozwinięty. Super. Tylko nikakich szutek во время тренировки. Nie to organizuję тебе pod zatylnik, понял? Trochę te treningi tak mogę tutaj przynieść troszkę taki znak zapytania postawić, bo niby fajne, imersyjne, że przenosimy się w inną sekcję gry, ale wszystko jest dobrze, kiedy faktycznie wykonujemy jakiś trening, jakieś czynności. A w przypadkach tych treningów, to bohaterowie nam po prostu mówią o układaniu rzeczy w inwentarzu i tyle. No niby okej, ale z drugiej strony... Jakby troszkę nie... na siłę przedłużane, nie? Delikatnie. Ale z trzeciej strony, jak to inaczej rozwiązać? Nie mam pomysłu. Nie mam konstruktywnego pomysłu. Zresztą tak jest za późno, więc... Mnie to też interesuje. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, Stalker 2 nadchodzi, nie? Представь, что от этого зависит твоя жизнь. Это урок номер 2. Ой. А урок номер 3? Вот в чем он состоит. Верь. Wierzyć w co? Kto będzie grał? Że ty możesz znaleźć w swoim rucksacku нужную вещь. Женщины постоянно так делают. Что скажешь, ученик? Ja chcę wierzyć. I co? I tyle? Te? Witaj, Bushi, hej! Poniedziałek może. Tak, post niedziela, bo niechciane dziecko niedzieli, nie? Z wpadki. Tak. Tak, wszyscy mamy tą samą traumę, widzę. Dobrze, dobrze, to nas łączy. Niech nasza trauma i nasze przeżycia nas łączą. Gdzie jest Mikhail? Muszę nauczyć się czegoś od niego. Oliwier, przestań zaglądać za meble. Kuźwa, człowieku, szanuj się. Co tam słychać, ludziska, jeszcze u was? Mówcie, opowiadajcie mi jakieś ciekawe rzeczy, nauczcie mnie czegoś, nie wiem, wzbogaćcie moją wiedzę, kulturę. Bushi, jak żyjesz? Gdzie jest... Serio, tu jest ten typ. Jest minutka, Igor. Da? Czy mogę pomóc? Ja tu. Друзей своих вспомнил. Зина, Юра, Людка и Игорь, тезка твой. Это были самые обалденные ребята, которых я знал. Когда я только приехал, я бесцельно шатался в потемках, как идиот. Они взяли меня к себе, и мы стали неразлучными друзьями. Лучшая команда сталкеров в мире. Михаил, это такая увага есть, Михаил, у тебя своей. I do tego, że już nie masz przyjaciół. Myślałeś, żeby się przestać ubierać jak zużyty kondom? Sugestia taka. A teraz tak wspomniałeś o tym Charlie Charlie, bo faktycznie. Zresztą ja mam tak w przypadku i Twitch, i YouTube. Też pomimo tego, że czasem tam u niektórych streamów mam dzwoneczek zahaczony, to nie zawsze działa. Nie zawsze jestem powiadamiany. Mnie ona podobała. Думаю, to było wzajemne. Черт. Мне очень жаль, Миша. Nie все о них напоминает. Это место. Мы его вместе построили. Ubierałem właśnie. Ubierałem. Ale ściągałem. Spójrzcie na gościa. On wygląda jak taki zgarbiony, spocony korniszą. Moi bratany. Mój dom. Mnie очень żal, Misza. Nadzieję, że ty zmożesz obrzeźć tutaj choć jakiś pokój. Tak, spocony, kurniszony.
Trenuj, goście, pokaż, co mnie tutaj możesz jeszcze nauczyć, bo punktów umiejętności mam trochę, trzeba je wydać, zanim wejdziemy do zony. To ty bardzo круто придумал, Игорь. Одобряю. Споры приготовления травок и грибов, поиски еды, лечение огнестрельных ранений. Без своих навыков я бы в этой дыре долго не протянул. Wiesz co, szary czarodzieju, zadajmy sobie tutaj jedno takie pytanie. Czy mi się chce? Nie. Nie chce mi się. Ani trochę. Instynkt przetrwania. Podczas zbierania grzybów i roślin ma 10% szans na odkrycie dodatkowego pożywienia. Bierę! Świetnie. Тогда начнем. Tak, ale ja pamiętam ubieranie w zasadzie tego i wszystkie takie rzeczy, że miałem dosyć solidne lekcje przysposobienia obronnego. Mieliśmy z dosyć profesjonalnym gościem w zasadzie, weteranem wojskowym, który przywiązywał bardzo, bardzo dużą wagę i do tego, co nas naucza. I muszę przyznać akurat, że u gościa się nauczyłem więcej wartościowych rzeczy niż na wszystkich innych przedmiotach w czasie tych wszystkich lat edukacji i ze wszystkich szkół. To, że jej się chciało? Wow! Okej. O, widzisz, i to jest coś bardziej konstruktywnego. Teraz mam 60 sekund, żeby napierdzielić grzybów i wszystkiego chujstwa. Go, grzypran. Ej, no gdzie są grzyby? Jest. Zostało 40 sekund. Tak. I tak oszukuję, więc będzie wszystko dobrze zrobione. Jest opcja ukryć wszystko, tak? A, to ja nawet nie wiedziałem, szczerze ci powiem. Wiesz, jaką ja wagę przywiązuję do YouTube, odkąd zauważyłem, jak działa YouTube? Wiecie, że jest moim archiwum, prawda? Ale jakoś nie przestałem tworzyć w zasadzie aktywnie na sam YouTube jako YouTube. Ale chciałbym w zasadzie z któregoś dnia powrócić do precenzji. Bardzo bym chciał powrócić do precenzji. Jak się okazuje, bardzo wam przypadły do gustu, ale z drugiej strony to YouTube nie nagradza tego czasu, który na to się poświęca. Dobra, no pozbierałem tutaj kuźwa tyle, że... Оценим твои успехи. Отлично, Игорь. Инстинкты работают. Ну или ты просто голодный был, не знаю. В общем, на этом пока все. Сбирание грибов на час. Досконале. Окей, деньги. Деньги, Миша, деньги. Thank you. Умеренность, ile mam punktów mi zostało? 2 punkty mi zostały. Aj, widzicie, czyli... Mam jeszcze dwóch typów w zasadzie, których mógłbym zrekrutować. Wiem, że ten stary dziwoląg i jeszcze jakiś młody gościu. Ciekawe, czy się uda w czasie tej rozgrywki. Który mam od Michaiła jeszcze jedną rzecz. Mam. A u tych dwojga już wszystko jest. Okej, okay. Dlaczego mi, Michaił, nie pokazujesz tej ostatniej rzeczy? Trenuj, pokaż mi. Tak, bla. Nie mam, patrzcie, nie mam tutaj już nic więcej. A jest! Bezwzględny instynkt. 4 punkty potrzebuję. Dobra, spoko. Tylko prawie teraz. Więc... muszę wbić jeszcze 2 punkty umiejętności, ale zanim to się stanie... Ciebie nie pomieszaje praktyka. Trzeba wypocząć. Tak. Kolejny dzień nadchodzi. O! Ty mi tu gronie Star Citizenuj! Okej, okay, jest. Dobra, idziemy w strefę.
Не чужик. Рад тебя видеть, Игорь. Слушай сюда. У меня есть просто очешуительный план. Ну да, конечно. Звучит очешуительно, как всегда. Вот только не надо. Лучше скажи спасибо, что кто-то думает головой, пока ты там бегаешь. В общем, слушай. Думаю, пора завалить их самую главную шишку. Умираю от любопытства. И кто сегодня возглавляет твой список? Барабанная дробь? Генерал Казур, верховный наровский выродок. Прикончим его. Пускай заплатит за то, что он сделал с моими друзьями. Ну и за другие подлости, само собой. О них тоже нельзя забывать. Друзья? У тебя? Это что-то новенькое. Очень смешно. Этот урод и его прихвостни прикончили моих друзей. И не смей нахер шутить об этом, урод. Ясно? Нас схватили, пытали. Одному мне повезло. Важная справа. Они избили меня и бросили умирать. Что там произошло? Раньше ты не хотел об этом рассказывать. А пытки током не то, о чем ты болтаешь со случайными знакомыми. Мы впятером создали это место. Чи я прочитал добре? Юра, Люда, Игорь, твой тезка. Мы были припятской пятеркой. Уважаемые люди, между прочим, предоставляли им товары и услуги первой необходимости тем, кто в них нуждался. Когда к нам заявились бойцы НАР, мы попытались вести с ними переговоры. Но для этого заплесневелого коммуняки, Козлова, мы были просто бандой хиппи, анархистов и наркоторговцев. Okay. Короче, скоро нам подвернется отличная возможность отомстить этому выродку. Он будет выступать с пафосной речью перед своей армией уродов на площади Ленина. Звучит как отличная возможность. Если убрать Козлова, он уже не сможет помешать нашим планам. И ты, Ольга, серьё? Преступление, само собой. Че? Ты ще порамбаво с тими. Порамбаво ще с текстами. Мы должны убить его. Есть идея, как это организовать? Можешь рассчитывать на меня. У меня большой опыт охоты на крупную дичь. В первую очередь нужно выбрать выгодную позицию. Лагерь НАР расположен в бывшем доме культуры «Энергетик». Ты ведь знаешь это место? Конечно, я его помню. Сейчас там руины. Тебе придется стрелять в Козлова с большого расстояния. Иди в отель «Полесье» на верхний этаж. Там будет пост охраны. У охранника снайперская винтовка. Убей его, забери винтовку, убей Козлова. А что после того, как я убью Козлова? Они попробуют добраться до меня все разом? Конечно, попробуют. Но отель огромный, а ты уже доказал, что можешь о себе позаботиться. То есть ты предлагаешь мне просто бежать? Какой-то ты рассеянный сегодня, Игорь. Вообще, так что я там сконсервованный, трошки да, консерватор, бо... Что за хрень? Не вем в засаде, что это тортура, чи... Мы не будем бороться его в торжественной обстановке, как в какого-нибудь Кеннеди. Он такой чести не заслужил. Сперва пускай помучается. Я хочу увидеть, как он заплатит за то, что сделал. Пока Козлов будет считать эту свою речь, большинство соберется его послушать в главном лагере. Попробуй найти безопасный путь к боковому входу. В полевой кухне наверняка удастся найти крысиный яд. Добавь немножко Козлову в утренний чай. Но не переборщи. Нельзя, чтобы он сразу окочурился. А, чили мамы два способы, чтобы это сделать, так? Окей, два способы. На Ольге и на Михаила. В сумме то с трудко, он то бжми бардзей интересуюнцо, не? Так бы он так powiedział. Окей, niech no ja kogoś wyślę na misję jakąś. Olga, gdzie ty możesz pójść? Dobra, do kopaczy pójdzie Olivier, do portu pójdzie Michał. No, około Moskwy cię wyślę, chociaż mi się wydaje, że to się raczej zakończy niepowodzeniem.
ze strony Olgi. No okej, okay, lecimy. No to co, na Kozłowa. Gruba ryba, mocny wątek fabularny. Interesno, jaką rolę on gra? Grubej siły, którą Narys используje dla utwierdzenia władzy, czy to bardziej ważna figura? Тебе нельзя сейчас об этом беспокоиться. Сделай то, что должен. Этот человек стоит между тобой и правдой. Возможно, он не заслужил смерти, но его смерть ослабит Нар и облегчит тебе жизнь. Окей. Dzięki głosie na ekranie ładowania. Wszystko jasne. Dzień 24. Ile to było dni? 30 niby na tą całą rozgrywkę? Tak, tak ktoś chyba, Jakus chyba tak wcześniej mówił, czy mi się wydaje? Może mi się wydaje. Nie, jednak nie, jednak optymalizacja jest dalej zwalona. Nie poprawili jej od ostatniego patcha. Aha! To ja sobie troszkę pooczyszczam tą drogę. Ktoś? Następny chętny? Nie? Okej, okay, no to ja sobie pozbieram w takim razie teraz tutaj wszystko. Ale wręcz uważam, że optymalizacja jest teraz aż delikatnie gorsza niż była. Mogę się mylić naturalnie. Fikos, witaj! Nie mam moje GPU nie obsługują DLSS. Także ja mam architekturę Pascal i nie są to RTX-y ogólnie. Także jeszcze nie. Ale to wiesz, z optymalizacją to jest tak też, że to teraz mają wymówkę w zasadzie, jedną z wymówek, bo DLSS. A to nie może być absolutnie wymówka do tego, że wiesz, że optymalizacja siedzi, bo DLSS nie można uruchomić na jakimś GPU. No ale tak, tak, to masz rację, to jest wielka poprawa, to jest absolutnie racja i dlatego mówię, nie mogę się doczekać, aż w końcu się zaopatrzę w GPU mające DLSS. Bo wiem, że uzyskam naprawdę niesamowicie wielki wzrost wydajności w sporej części gier. To nie w Star Citizen. Dude, gini. Jesteś tam, typie. Ale myślę, że ja wykorzystam tą okazję, żeby się wśliznąć do tego budynku po prostu. Muszę iść na górę. Mogę skorzystać z tej nawiedzonej windy, albo mogę wejść po schodach. I wiecie co? Chyba wejdę po schodach.
FSR, Full Screen Resolutions, o to chodzi. Ej, zaraz, bo to ja idę na dach chyba, tak? Czemu mnie ten znacznik tutaj prowadzi? Halo? Patrz, nawet nie widziałem. Ej, no ale miałem do herbatki mu dosypać czegoś, a nie ze snajperki go typa ściągnąć. To dlaczego mnie nie prowadziło na herbatkę? A, nawet nie mam kontroli nad tym. No, szukaj, no. Ej, nie mogę nic zrobić. 37 wat! Gra mi się ścięła. Czy to tak jest, tak ma być? Słuchajcie, nie mogę nic zrobić. Totalnie i absolutnie nie mogę nic zrobić. Czy to jakiś bubel? W mordę, nie mów mi, że to jest bug. I co? I co teraz? Muszę zrestartować grę, tak? To nie mogę nawet cofnąć do menu, bo mi w ogóle nic tutaj nie działa. Ale zaraz muszę po prostu wyłączyć grę, włączyć jeszcze raz z tego. Widzę, że Alt F4 tutaj się przyda. Więc zaraz do was wracam. Zaraz wracam. Dobra, jestem. Słuchajcie, gra mnie załadowała dosłownie na żołnierzach przeciwnika. Dosłownie. Więc uwaga, 3, 2, 1, zaraz zdechnę. Jakiej miłości on nie zasłużył. No właśnie, więc myślę, że dam sobie spokój z tymi typami i pójdę od razu na górę. Bo AI tutaj nie jest aż tak wyrafinowany w zasadzie, żeby mnie gonić. Jarod Nakamura, witaj. Jeżeli cię jeszcze nie witałem, przepraszam, jeżeli cię nie witałem. I wiesz co, to mogło być też to, faktycznie. Nie przewidziałem takiego realizmu w grze. Kolejna sprawa jest, że faktycznie wystrzelali mi cały pancerz. Z tego, a nie, uzupełnił się pancerz z płyt, które miałem. Okej. Okay. Niech no ja się trochę podleczę. I niech no ja łyknę sobie rozweselacza. Oczywiście, bo dobry nastrój jest bardzo ważny dla naszego głównego bohatera. Już pominimy wątrobę i takie elementy symulacji. Kto by się tym przejmował?
Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze. Tak, tak. Co to było? W Last Light było, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam. Zdrówko, hakerku. Zdrówko. Czy to w... Nie, czy to w pierwszym było? Kurde, nie. W Last Light... w którym były cycuszki? To w Last Light były cycuszki, co nie? Był dom uciech. Nie pamiętam już, kurde. Też by się przydało, żebym wrócił do tych gier w zasadzie. Dla siebie samego. Okej, okay, zapiszę sobie tą grę w tej chwili i użyjemy znowu tej sznajpery. Ольга, вижу нашу. О, teraz się aktywował dialog przynajmniej. Это единственный надёжный выход. А если я промахнусь? Не промахнёшься. Только не забудь сделать поправку на скорость ветра. Расчёт элементарный, легко можно прикинуть в уме. Ты справишься. Я тебе что говорил? Стрелять этому выродку в башку. Михaju, weź ty się człowieku, przestań, to jest proste rozwiązanie, skuteczne. Typ się zatruje ołowiem. Właśnie Michaju jest taki... Za bardzo sobie komplikuje życie, nie? Zastrzelę Kozłowa. Dobry wieczór, Imp, witaj! On upał. Haha! Biegnij оттуда, żywiej! Czortow gawniuk. Powiedzieć nie mogę, wszystko ispłacić. Zamknij się, Michaju. Dzioba dostanie, słowo daję. A, i teraz cały, oczywiście wszyscy mnie ścigają. I oczywiście, że mógłbym tutaj się dalej bawić w to wszystko. Albo mógłbym po prostu sobie stąd pójść. Przepana, szanownego, stream będzie prowadzony do godziny, jeszcze dokładnie, jeszcze przez 1:16. Tak, dokładnie ci podaję. Jak w zegarku. Gdzie ten psychopatyczny dupek? Tam siedzi. Zaraz się na typa wsiądę. Olga, porażka. No okej, okay. jeszcze dostała jakieś choroby. No okej. Okay. Nie wiem, może przygłodzić tego typa? Kłaniam się nisko. Tak i nie, Fikost, wiesz, ja tą grę chcę ograć jeszcze po oficjalnym wydaniu i podejść do sprawy z innych perspektyw też, więc na pewno tego zaznam, co prawda prawdopodobnie nie na streamie, ale chociaż może zobaczymy, jak się wiele zmieni w tym czasie. Ty, barani. Привет, Миша. Chciał u ciebie spросить, dawno ty w zonie? Ej, co oni gadają teraz, jakby się nic nie stało. Dobra, inaczej to zrobię. Wytrenuj mnie teraz, typie. Nie chcę. Dobra, pasjonujące. Tak. Dawaj, żeż, trenujże mnie. Nie mam tych 4 punktów jeszcze. Tylko prямо сейчас. Okej, dobra. Oczywiście, że 3. Jak żeby inaczej? Co to mi jest w ekwipunku? To ja mam teraz aż nadto chyba. Ale wytwórzmy sobie trochę płyt ceramicznych. I wskoczmy do czegoś bardziej dynamicznego, mam nadzieję.
Chociaż muszę powiedzieć, że nie doświadczałem do tej pory tyle bugów w tej grze. Że nie jest źle, nawet biorąc to pod uwagę. Кто это? Вопрос в том, кто ты. Надежный человек. На нормальной трудности грам, с того, что кояжа. Kolejny pieprzynięcie, Starke, czy w ogóle warto tracić czas na tę rozmowę? Okay. Ja uznaję twój głos. Ty тот парень, которого я встретил возле дуги. Nie. Nie ma zombie, ale są międzywymiarowe stwory. Czernobylitowe. Że prawie. Короче, my oba кое-кого ищем. Думаю, стоит объединить усилия. Плюс меня тоже бесят эти дроиды из НАР, с которыми ты воюешь. Путаются у меня под ногами. Może to jest ostatni kompan, bo wiem, że ten dziwny dziadu to jest kolejny kompan. Mam nadzieję, którego zwerbuję. Да что ты можешь мне предложить? Я знаю это место вдоль и поперек. Знаю наших врагов. И могу о себе позаботиться в драке. В любой драке. Как тебе такое предложение? Предположим, ты меня заинтересовал. Что дальше? Встретимся часа через два. Побазарим. Я буду на крыше кафе «Припять» в порту. Не опаздывай. Ty, gościu, się nawet do mnie nie odzywaj. Z tym swoim kiszonym strojem. Ostatni sprawdzian. Człowiek tarakana chce zmienić pracodawcę i zacząć mi pomagać. Nie znam przyczyn tej decyzji, ale poznam. Okej, dobra. To może być kolejny rekrut w takim razie. Niech no ja wyślę zrzut żywności. Żywności mam dużo. Zaopatrzenia medycznego w zasadzie też mam dużo, ale amunicji by się przydało więcej. Więc poślemy tam Oliviera, a tutaj niech pójdzie Mikhail. Olga jest niedysponowana z różnych względów, więc niech sobie zostanie. Dobry wieczór, dwa samce, witaj! Tak. Jasne. Polerowany, matowy, jasny. Ciemny, jasny. Ciemno-ciemny, czy może pomiędzy. Bądź ostrożny, Igor. Ja mam ogólnie taki plan, jeżeli chodzi tutaj rozmawiamy o poziomach zamów czarnego Stalkera. Pięknie. Ja ostatnio jestem na etapie w końcu nadrabiania mojego backlogu w grach. Przeszedłem Days Gone, przeszedłem Death Stranding. Polecam bardzo Death Stranding, naprawdę ta gra mnie pozamiatała wewnętrznie. Teraz jestem na etapie przechodzenia Horizon Zero Dawn. Potem zabieram się za w końcu przejście Red Dead Redemption 2. Taki mam plan. Mam tutaj trochę punktów orientacyjnych, widzę. Tak się teraz zastanawiam, czy tutaj znów będą te zmutowane dziadygi. Tym razem chyba nie, jak się okazuje. Blisko mam do tego typa. Okej. Gdzieś tam jest. Wiesz co, ja zacząłem Red Dead 2 w dzień premiery. Pograłem 20 godzin chyba ponad, a potem tyle innych gier było, tyle innych spraw życiowych, że no jakoś to odpadło, wiesz? I teraz tak sobie odpaliłem, wróciłem, ups,
i doszedłem do wniosku, że ja nie wiem, co się dzieje, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Więc moja konkluzja była taka, że muszę zacząć grać od nowa tak naprawdę. Co w zasadzie mi nie przeszkadza specjalnie. No, właśnie. Ach. Dobra, nie dość, że radiacja, to to jeszcze... O kuźwa. Jeszcze tutaj coś chodzi, jakaś menda. Więc trzeba się odtruć, to raz. I uleczyć to dwa. Także walkę... Aha, to na dach muszę iść. Serio? Walka z mitycznym potworem, mówisz? Walka z mitycznym potworem. Tutaj było jakoś to wejście na górę. Gdzieś... O, tędy się szło. Notatka. You have 10 minutes to get to the third floor of the Pripyat Hospital. I'm watching you, so no cheating. Ja nie lubię takich rzeczy. Zaraz zobaczymy, czy będzie cokolwiek tutaj w zasadzie do zamordowania. Na pewno będą jakieś dziwne stwory. Póki co mam wyścig z czasem i z radiacją, jak się okazuje. No typie, biegnij, kuźwa. Jesz płatki z mlekiem i z radami na śniadanie, a tego się boisz. Którą część Dragon Age? Wreszcie pierwsze? Moje ulubione zresztą. Ej, spoko, to jest tylko cała armia. Wow. Hej, Bibi, witaj! Czy im odjęli dosłownie... AI? Po ostatnim patchu, bo coś mnie tutaj... Bo teoretycznie to oni mnie powinni zmasakrować na tych ustawieniach, mimo wszystko, będąc otoczonym. Co jest grane? Hej, Cezary! Trzymaj się, miłego, wypoczywaj, przeżyj. Okej. Dziesięć minut, co za typy, nie? Tak czy inaczej... Muszę tam wejść. Wola Boga. Czas na wódkę. Ja mam tylko wzbogacaną kawę, mam nadzieję, że może być, także zdrówko. Za powodzenie i za FPS-y w grach. Myślę, że za to zawsze warto wypić. Za FPS-y w grach. Ostatnie piętro to miało być, tak? A tutaj jest jakaś... Gdzie ja mam... Shotgun, mój wierny shotgun mi tutaj będzie towarzyszył, bo... Shotgun jest dobry na... te cieniste cholerstwa. Bo one zwykle lubią zaskakiwać z bliskiej odległości. Kawa jest, proszę pana, wzbogacana rumem. Tak.
No idź już! Kuźwo! Nie wierzę! Serio, nie wejdę tutaj przez glicze. No ja cię kwiczę. Otóż to. Ja nie, niemożliwe, nie? Wow. O nie. A ja bezcukrowy jestem. Jestem dziwnym człowiekiem bezcukrowym, wiecie? I co teraz? No i kuźwa... Gówno, od co? Coś mówisz, coś leżało? A, tak. Coś tu i tam też karabin był właśnie, no. Jak się nie, troszkę przegapiłem. Ale, no, trzeba iść na górę, a... Widzę, że gra jest wrednym złamasem tutaj i... Nie chce mi dać wejść przez ewidentne wejście. I muszę się przez to, no, trochę... Kurde, pokręcić. Nie lubię takich rzeczy. I co, muszę teraz iść gdzie indziej? Na inną klatkę schodową możliwe. Już nie mówiąc o tym, że optymalizacja tutaj troszkę dziwnie leży. W odniesieniu do poprzedniej wersji gry, no okej. Okay. Tak się dziwię w zasadzie, bo to już powinna być faza polerowania, bo ta gra miała oficjalnie wychodzić z Early Access, prawda? Na dniach, prawie na dniach. Aha, i to jest to. To jest to, gdzie nie mogłem wejść. Spoko. To jest kolejny pokój. Tak, jesteś! Jesteś, typie. Teraz przejdziemy do prawdziwej проверки. W jakim planie? Проверки? Думаешь, ja cię доверяю? Z czego by? Просто потому, że ty przyszedł? Убеди меня, что я принимаю правильное решение. Я хочу своими глазами увидеть, что ты не отступишь. Ja pierdzielę, że też musiałem trafić na jakieś napromieniowane... Dziecko emo. Это ты называешь проверкой? Да похрен как называть. Это перестраховка, а теперь вперед. I co? No. Nie. LOL. Co to miało być? Widzisz? Mi się wydaje, że on ma trochę dziwne ramiona. Widzieliście to? Chyba z modelem postaci mi coś nie pykło. Co to miało w ogóle być? Co za krzyk? Dobra, dołączaj do mnie. Teraz przysоединisz się do mojej komandy? Dobra, idź, typie. Także trochę się dziwię, wiecie, pewnym elementom tutaj, no ale tak czy inaczej, no gra jest pod wieloma względami bardzo dobrze zrobiona. Nadal tak uważam, no i zaintrygowała mnie niesamowicie na tyle godzin, więc no to już coś. Okej, no to nie mam tutaj już więcej nic do zwiedzania. Typ był to.
On ma po prostu sztywny kręgosłup moralny. I dlatego tak jest. То, что ты попросил меня сделать, это безумие какое-то, ты в курсе? Более безумное безумие, чем забраться в зону отчуждения и играть в догонялки с военными и наемниками? Ладно, подловил. Вот я и говорю. Dobra, jest kolejny typ, czyli jeszcze tego dziwnego dziada mi brakuje do pełnej kompanii. Это временное партнерство. Мы не друзья. Ясное дело, партнер. С нетерпением жду начала сотрудничества. Окей, окей, dobra. Слушай, кто дал тебе ту музыкальную шкатулку? Один рехнувшийся старикан. На бродягу похож. Обычно я с такими дел не веду, но тут, внутри зоны, клиента выбирать не приходится. Я сделал, что попросили, получил гонорар и свалил. Вся история. Ты сказал, что ищешь кого-то? Кого? Это, конечно, не твое собачье дело. Но раз уж речь зашла о доверии, расскажу. Я ищу своего брата. У меня к нему есть пара вопросов. Ладно, поговорим позже. Окей, файнь. Załatwione. O, płyta ceramiczna jedna, nowa. Michał, porażka. Czemu? Czemu? Czy to jest... No, flashbacki z UFO X-com, szczerze wam powiem. No ale dobra, nieważne, nieważne. Trzeba ściągnąć trochę radiacji. I teraz tak, kolejna rzecz. Ja nie wiem, czy ja tutaj robię coś źle, czy coś tu jest niefunkcjonalne. Zakładam, że coś niefunkcjonalne, ale te prysznice powinni za mnie ściągać radiację, ale one nie działają, z tego co ja widzę. Totalnie i absolutnie nic. Znaczy działają, jeżeli chodzi o wpływ na bazę, ale tak pomyślałem, że mogę tutaj wejść i się po prostu wyprysznicować z radiacji, ale no... No nie, nie da się tego zrobić. Zobaczę za to, co mogę się nauczyć od niego. Rozkażesz mnie, jak работал na Juru Kirpiczu? A z czego wдруг тебя это интересует? Ты меня испытывал, чтобы теперь я хоть, например, ты воровал. Не сидя с него поиграть. Dobra, dobra, да. Później sobie posłuchamy tych dialogów. Dobrze, wszystko pięknie, fajnie. Pokaż mi, co możesz mnie nauczyć. Привет, Сашко. Ты же парень опытный. Может, ты меня чем... Muszę im też dać pancerze lepsze. Parkour. Biegasz o wiele szybciej i bezpiecznie lądujesz po skoku z dowolnej wysokości. Aaa! Refleks. Pasek punktów zdrowia ma teraz 3 dodatkowe punkty. Okej. Okay. Cierpliwość. Strzelba zadaje teraz o 25% więcej obrażeń. Wygląda jak coś, co by mi się przydało. No nie? Dokładnie. To powinno być bardziej funkcjonalne. Так, так логично. Сегодня я научу тебя обращаться с дробовиком. Этот малыш может задать жару и сбить с ног даже самого крепкого противника. Но я думаю, ты это и без меня знаешь. Ты ж боевики смотрел. Особой меткости эта штука не требует, что уже плюс. Разброс у дробовика серьезный. Так что очки можешь оставить дома. Теперь к делу. Стреляй, когда будешь готов. Dźwięku nie ma ta strzelba. Отличный результат, Игорь. Wow. Если с твоей невестой в итоге не выйдет. Najlepszy tłumik na świecie. Ты всегда можешь связать жизнь с криминалом. Заслуженному профессору вроде тебя может понравиться пуститься во все тяжкие. Думаю, на сегодня достаточно. Дальше дело за практикой и старанием. Oj, 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 i coś ja... Wiem, że oni w ostatnim patchu dodali kolejny element końcowej misji, prawda? Tyle wiem, ale poprawek to ja tutaj w zasadzie... Jeżeli chodzi o same poprawki, to ja tutaj uwstecznienie widzę. Wręcz. Dobra, naucz mnie czegoś jeszcze. Ty że parień opytny, może ty mnie... Jak żyć na ukończu? Dobra, niech będzie ten parkour. Отлично. W takim razie. Ja gotów uczyć się.
Zobaczmy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę musiał skoczyć z jakiejś powalonej wysokości i przeżyć. Добро пожаловать в лабиринт. Понимаю, старому псу тяжело учиться новым трюкам. Но я думаю, что ты вывезешь. Может, однажды это спасет тебе жизнь. Не благодари. Nie zastawiaj mnie dalej. Cóż to można rzec? Witamy w świecie PC. U jednego będzie chodzić idealnie, u drugiego będzie się dziwnie zachowywać. Ja chcę spytać ten poligon na ciebie. Twoja zadacza wejść w labirynt i znaleźć z niego wyjście jak można szybciej. Tylko сначала нужно размяться. Powtarzaj za mną i postaraj się nie odstawać. Gotów? Начали. Dobra, dobra, gościu. No ale ty mnie... Nie stój stolbom! Prygaj! Gdzie mam iść? Dawaj! Szeweli kopytami! On po prostu zniknął. Co za typ? Upał na żywo! A jak mam się... Dobra, to mi się... Ten element mi się w zasadzie średnio podoba, bo... Быстрее! Ja прямо впечатлен, Игорь! Bo tutaj nie ma żadnego parkouru w tej grze! Naszą bandę w Moskwie! Думаю, Юра Кирпич тебя бы одобрил! W любом случае, w twoim wozrze. I widzisz, to jest prawda, Fikus, to jest prawda. Ups. Efekt, co takie? Ty już будто lat 10 zbrosił. Okej, moja postać została zupgrade'owana po raz kolejny. Zobacz, co się dzieje. Okej. Pięknie, radioaktywne grzybki sobie rosną. Ja ranien! Siemieniuk! A no Igor, mat twoju! To też mogliby już naprawić. Pomagaj już apteczkę. Dobra, dam ci apteczkę, masz. Teraz kolego, co? A wcześniej to mnie zwyzywałeś, dziadygo jeden. Idę stąd. Chamie ty. Dzień 26. Zobaczmy, co on przyniesie. Czego? Słuchaj. Ja umiem działać niebolsze toczyczne zariady. Samo to, żeby... Okej, zainteresował mnie. Da, полезna sztuka. No mnie нужно, żeby ty zabrał plastit, zostawszy się po operacji z radarem Duga. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Кажется, дело стоящее. Я человек практичный. Херни не предлагаю. Я собрал первую бомбу, когда мне было 8. Могу сделать взрывчатку с чего угодно. И как же такой вундеркинд оказался здесь? Ха. Короче, я оставил немного пластита в старом укрытии. Принеси его, а дальше я все сделаю. Готов. Ja mam czasem wrażenie, że wszystkie dźwięki podkłada jeden typ, tylko po różnych etapach upojenia alkoholowego. Tak mi się wydaje. Nie mówię, że to jest złe naturalnie, absolutnie, absolutnie nie mówię, że to jest złe. Że w pewnym sensie sztuka sama w sobie. Port Pripyć, ekstraktywny, nie 10 znaczenia warunek. Dziś w poszukiwaniu żywności i zasobów. Zrzut żywności, zrzut lekarstw. Dobra, Oliwier, pójdziesz tutaj do kopaczy, wyślemy Michaiła, a Olgę tutaj. I powinno być w pytkę. Jeszcze tylko z tego starego dziada by się przydało zwerbować. Właśnie nie chcę uderzać na misję finalną, dopóki nie będą zaimplementowane wszystkie elementy tej misji. Jeżeli mogę się mylić, więc poprawcie mnie proszę, jeżeli się mylę, brakuje chyba albo jednego, albo dwóch elementów, prawda? Finalizujących fabułę gry. Było uważniej czytać notki patchowe.
Сашко, я на месте. Да ты без проблем найдешь его. Одноэтажное здание на границе Ока Москвы. Кажется, я знаю, где это. Orzesz ty penis, ten międzygalaktyczny. Nie to, kurwa, gdzie jest moja strzelba? Ale to poprawili, to niesamowicie. No, przeżyłem. Ale jak ja przeżyłem? Właśnie. Ojoj, i nie mam już... Zapomniałem sobie wytworzyć maści na ból dupy, widzę. Dobra, no to skorzystam z apteczki. No kurwa, celuj! No i opierdolę! Dzięki za cytat, Fox. Dzięki. Fuk. Dobra, to się inaczej zachowuje teraz, czyli to zmienili. Bo wcześniej było widać te dziady, a teraz to one tak jakby się materializują przed twarzą, dosłownie. Aha, nie, faktycznie, są, na podczerwieni je widzę. Czyli po prostu lepiej je zbunkrowali. Okej, to mi się podobało w zasadzie. To mi się naprawdę podobało. Dobry shit. Wprowadza dobry element szoku termicznego. Co to było? Aha, tam jest jakiś typ. I tam też jest jakiś typ. Tylko, że to chyba nie jest typ do odstrzelenia, coś mi się wydaje. Nie, to jest pewnie jedna z postaci, którym pomogłem, tak? To jest jedna z postaci, którym pomogłem. Włodia! Zdrażdżanie Prypici! Jeszcze raz спасибо za spasienie! Żal, że mało takich ludzi jak ty! My by tę dyrę быстро заново odstroili! Думаешь, тут безопасно оставаться? Nie сказałbym. Особенно после того, как я тут чуть не умер. Но я здесь за идею страдаю, а не ради собственной выгоды. I ja nie zastanowię się. Tak, tak, dla sprawy. Wszyscy tutaj są dla sprawy, jasne. Oczywiście. Этот урок истории я прогулял. Ну, вдруг мою голову и конечности отделят от тела. Ого. Береги себя. I to ja pójdę sobie, bo widzę, że tutaj nic ciekawego nie wyciągnął od typa. 125 metrów do celu. Czy ja mam jakiś koleżków tutaj na drodze? Zaraz się okaże zresztą. Niech zgadnę. Oczywiście, że tędy nie przejdę, bo jest zawalone wszystko. To było zbyt proste. I coś tu słyszałem.
Mam nadzieję, że tylko krwiożercze kuny leśne. To jest w tym budynku. Aha, i widzę, że jeszcze pod ziemią coś tutaj mam. Nie wiem, dlaczego ja się skradam z włączoną latarką, no ale okej. To jest kryjówka tego młodego typa. Detonator. Сашко, ja нашел коробку, но она пустая. Какие-то ошметки валяются и... А крысы могли растащить твои заряды? Вот дерьмо! Эти твари, должно быть, не слабо проголодались. И что теперь? Шури? Без взрывчатки работы у нас с тобой прибавится. Я могу сделать смесь с нуля, но для этого мне понадобятся ингредиенты. Только сначала надо разобраться с крысами. В смысле? Детонатор у тебя? Жми на кнопку. Это еще зачем? Окей. Чтобы отправить этих гадюнышей в крысиный рай. Нефиг им там шнырять с моей взрывчаткой в брюхе. Притормози. Ты понятия не имеешь, где эти твои взрывающиеся крысы. Может, они под полом или в стенах. Я не питаю тайной любви к крысам, уж поверь. Но это просто глупо. Część mnie chce to zrobić. Część mnie nie chce. Mam save'a gdzieś, nie? Kurde, mam czy nie mam? O, teraz zapiszę. Mogłem zapisać. Dobra. Wciskam detonator. Ładne. Odprawiajcie się do wielkiego krysolowu. Мои пушистые друзья. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Охренеть! Лол! Ничего не случилось. Отпущал меня ты. Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но блин, Игорь Хименюк. Профессор, любовник, пироман. Очередная идиотская шуточка. Лол. А знаешь, я добрый уже даже тролль. Не удивляюсь. То dlaczego Olga się w takim razie obraziła na mnie w tym zakresie? No przecież nic nie zdetonowałem. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Okej, kolejny punkt wycieczki w takim razie. Niech będzie. I przy okazji tutaj jest jakiś punkt orientacyjny, który chciałbym eksplorować. Właśnie gdzieś tutaj. 40... Saszko! Я нашел здание, но тут полно бойцов нар. Похоже, они знают про тайник. Есть идеи? Говнюки. Наверняка они меня еще раньше выследили. В следующий раз предупреждай, будь любезен.
Ты совсем разберешься, дружище. Не надо себя недооценивать. Спасибо, но... Связь прерывается. Сигнал пропадает. Игорь, помехи. Сашко! Сашко! Черт! Cisza jest? Cicho już? Nope, tam jest dużo żołnierzy. Ej, ale mają dużo rzeczy tutaj do podzielenia się, więc sobie skorzystam z tego naturalnie. A zaraz, bo tutaj miałem ten budynek, do którego chciałem też iść na jakąś eksplorację, ale... Właśnie, to jest radioaktywne wszystko. Przejdę tędy, czy nie przejdę tędy? Przejdę tędy. I co? I nic. I jajco. I nic tu nie było. Normalnie refund. Bym sobie skrystalizowane trupy chciał pooglądać. To bym co innego zrobił. Ale, okej, do celu. Więc kolejny punkt widokowy mamy tutaj w zasadzie blisko. Tylko zastanawiam się, jak mogę tutaj wejść jakimś magicznym, tajnym sposobem, żeby mnie typy tak nie wykryły. Tędy mogę wejść. I tutaj są te typy, których ja nie lubię. Aczkolwiek dostarczają bardzo dynamicznych emocji, to trzeba przyznać, prawda? Yeah. A no właśnie. Kuźwa. No, przynajmniej obszedłem typów. Wód? Сашко, ja нашел твои ingredienty. Круто. А то я уже решил, что потерял любимого подельника и соучастника. Ага, кольный панцирь, не имею места. Но пытайся дальше. Świetnie, i mogę teraz wyposażyć moich kompanów w całkiem spory oręż. Chyba dla wszystkich mam już bardzo mocne pancerze i całkiem dobrą broń. Jeszcze gdyby mi się chciało, to mógłbym tą broń nawet trochę zmodyfikować. Pytanie. Czy mi się chce? Nie? Oto jest pytanie, czy mi się chce? Okej. Okay.
Jeszcze całe 33 minuty transmisji. Chcę pchnąć tą fabułę jak najdalej, bo czuję, że bazę mam już satysfakcjonująco rozbudowaną, a mój ekwipunek też nie jest jakoś najgorszy, aczkolwiek chyba nie robiłem już sobie żadnej broni opartej o Czernobylit jeszcze. Nie wiem, czy warto w zasadzie na normalnym poziomie trudności się w to bawić. Jakieś opinie? Tak вот, ja chcę, żeby ty był stabilnym jak dynamit. И не был как нитроглицерин, который тупо взрывается на ровном месте. Если хочешь приготовить омлет, придется бить яйца, я прав. Раз ты такой знаток яиц, мог бы помочь с готовкой. Не, это не по моей части. Лучше займусь своим делом, взрывать все к чертям. Окей. Taka to rozmowa z czubkami właśnie. No, Oliver, dobrze, rzecz przyniósł. O, Olga też sporo rzeczy przyniosła. Michał? Przynajmniej mamy sukces. Chleba przyniósł. No właśnie, nie? Tak sobie czytałem o tym. Pytałem się różnych ludzi, opinie były właśnie podzielone. Tak sobie pomyślałem, mam ten karabin z celownikiem termicznym i z tłumikiem. Znaczy z tłumikiem, no lufa jest taka, działa jak tłumik, cholera. Ma całkiem sporą siłę rażenia. Stealth można robić, że tak powiem. Strzelba na bliższe dystanse, pistolet tak samo. Więc nie jest jakoś źle pod tym względem. A broń i uzbrojenie lepsze to ja im dam przed, w zasadzie przed rozpoczęciem finalnej misji. Czego chcesz? Trochę się tego uzbierało i cieszy mnie to. Z tym ekwipunkiem, wiecie co, nie podoba mi się w zasadzie do końca ten ekwipunek, bo tak nie czuję jakoś swobody w przemieszczaniu się pomiędzy kratkami tego ekwipunku. Takie sztywne się wydaje dosyć. Ty dwa razy mówisz, tak? Dobra. O, faktycznie, dobra, dużo lepiej, dzięki. Nawet nie kliknąłem, że tak w zasadzie można nawet. Ale super, cieszę się. Nawet mi się nie chce tego jakoś organizować, sortować lepiej. Może i nie chlujnie, ale nie widzę w tym celu jakoś specjalnie. No to będzie. Jeszcze jedna sprawa, czy gdzieś tu było V sortowanie. O, dobra. Teraz jest. Przydałoby się w zasadzie, żeby ugotować sobie troszkę tych zupek przeciwpromiennych, zupek czy też maści. Zwał jak zwał. Wszystkiego tak naprawdę. Szkoda, że innych receptur tutaj nie ma. Myślę, że powinny być. Coś mocniejszego na przykład. Skoro już są te statystyki tych leków. Ha ha ha.
A ty czego szukasz? Znów ci coś spadło po stół? Ale nie mam jednej rzeczy, którą powinienem sobie zrobić też. To. Strzykawkę z adrenaliną. Okej, bo to... Parę razy na początku gry, jak się uczyłem jej mechaniki, paru innych pierdół, to mi to uratowało skórę. No. Co znowu? Tut słuch proszł. Stary uchurzył to dziobie, wow. Mnie to osobiście chyba powinienem się poczuć obrażony. Zobaczmy. Ja tak понял, ty собрался мне помочь? Маскировка. Тебе она понадобится. Разве что ты собрался всех перестрелять по пути? А что, я бы на это посмотрел. Ale ja nie chcę się tam nigdzie dostać bez strzelaniny. Правильно. Ну это было бы форменное самоубийство. Я знаю, где наш милый дедушка таракан заныкал униформу нар. Он мне показывал однажды, когда я одну работенку для него делал. Ты ее первым делом раздобудь. А потом уже делай, что собирался. Иди в дом возле пункта управления радаром. Там поднимайся на третий этаж. Ну так себе место для тайника, честно говоря. Так что не заблудишься. Але муви сенсом в суме. Только смотри, там ловушки. Они то ли активируются голосом, то ли выключаются голосом, я не помню. А, еще. Старикан говорил что-то про ключ, спрятанный возле памятника. Так что сначала ключ собери. Ключ. Ага. Okej. Okay. Pogoda jest taka trochę nieprzyjazna, jak się okazuje. Zaopatrzenie medyczne, kogo my tutaj wyślemy po to wszystko. Oliwier, idziesz po zaopatrzenie medyczne. Do czerwonego, nie kuźwa, skrzynia jest tak zrzucona. Powiedzcie, dobra, po drugie zaopatrzenie medyczne. Wyślemy Olgę, która na pewno zawiedzie, bo... Tak to widzę w zasadzie. I tyle, a do oka Moskwy pójdę ja. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawdopodobnie finalna akcja dzisiejszej transmisji. Może pochwastać te dwa komplekty oficerskiej formy? Bądź ostrożny, Igor. Nie ugodzi wpaść krysom. No, pogoda do dupy, wszystko do dupy, świetnie, no to całkiem się dobrze składa wszystko. Aha, dzyndze tutaj spoczywają, dziękuję. Dziękuję, postoję, pójdę dalej. Z tą radiacją. Serio.
Sierżant. Sierżant, sierżant. Sierżant. Oczywiście, że nie mogę tego tędy przejść, prawda? Ja mogę chyba na to wejść, tak? Mogę, mogę! Świetnie. Klucz pod pomnikiem. Czy ja dobrze słyszę teraz? Tak, nasz stary kumpel siedzi pod pomnikiem też. A tam się ziomale, widzę, umówiły na imprezę inne. No, Jewgenij! Okej. Spotkaj się ze mną, Jewgenij. Aha, a ty dziado. A ty dziado. To jest typ, który nie potrafi stać. On ma problem od dzieciństwa. Znajesz parnia po imieniu Tarakan? Тут есть одна его вещица. Тебе что-то от братвы нужно, а? Тогда покажи, что у тебя есть, товарищ ученый. Я тебе не товарищ. Но может мы и договоримся. Что берешь на обмен? А что есть? Беру еду, припасы, лекарства. Полезное. Зауфаруй аптечке. Зауфаруй ему аптечке, человек противопромянный. Противопромянный. Просто отдай его мне, и все на этом. Раз, два, три, четыре, пять. Охотник вышел погулять. Вдруг зайчишка выбегает и в охотника стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Вот умрет охотник мой. Он пополз тогда домой и сказал, что смерть — покой. Ага. Окей. Trochę creepy, ale spełnia swoją funkcję, myślę. Szkoda, że nie mam granatów, wiecie? Szkoda, że nie mam granatów. Co za херня тут происходит? Gdzie Леонид? Это жопа ленивая. Он... Леонид мертв. Что? Kuźwa! Nie przeładowywuj, tylko strzelaj, ty! To jest bullshit akurat, jeżeli chodzi o tą grę. Że nie można wypalić shotguna, dopóki nie załaduje się wszystkich naboi. To mi się nie podoba bardzo. I chciałbym, żeby to akurat było zmienione. Okej. No to nie wygląda dobrze. Aha! Nie żyłeś w gości? Muchu przygłosił paup. Wierzcie mnie! Moje żyliście krasi wszystkich. Ja pierniczę, że będziemy się szczubem. A teraz
ścigać. Skończy mój stiszok i okej. Okej, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zając wyszedł się przejść. Łowca wyszedł się przejść? Wydam łowca. Nieprawda. Pałuk przypas dla ciebie jadu. Co on z gadywanki? Jakieś pojebało cię, typie? Jakiego jadu? On jakąś truciznę odpalił, czy? A wyłączone są te... Aha. No, trochę mu to nie wyszło, bo... Ja tam nawet nie doszedłem, więc... O co tutaj... idzie? Poza tym mam maskę, więc się ciągnij. Po lestnicy podnimem się. Uvidzisz ty to czas. Kolekcję dziekowinek, co ja zabrał dla was. A вот тебе i вторая część zagadki, настырная муха. Вдруг зайчишка выбегает. Вдруг охотник выбегает. Ответ неправильный. Ну что ты уже мертв, говнюк? Вот! Wiesz co, nie podejrzewałem typa o inteligencję na tym poziomie, wiesz, samiec? Co za dziadyga? Jebany. O nie! Сказала муха, я с вами не пойду. Поднявшись этой лесенкой, я попаду в беду. Слушай стишок дальше. Пиф, паф, ой, ой, ой. Ja wiem, że ten wierszyk był w tym radiu, no ale no... Poszedł zając w piach. Zajczyk mój. Отлично, то есть неправильно. Ноги паука, отлично. Kurwa, blada mać. Dobrze, źle, źle, dobrze, nie wiem. Уверен, вы устали, проделав долгий путь. Nie słuchałem, na lekcjach też nie uważałem. Muszę przyjść i oddechnąć. A teraz... Dobra, zobaczymy, jak teraz pamiętasz samiec. Tak, tak, popołz domoj? Ja chcę wybrać to, zakop go głęboko i nie mów nikomu, ale pewnie to jest źle. Więc... Nieprawda! Вот ты попался в паучьи лапы! Okej. Wybrałem też źle. Spoko. Mam. Думаю, мундуры. Они мне подойдут. Обыщи это место перед уходом. Вдруг найдешь комп этого старого пердуна. Ciekawy akcent bardzo z tymi zagadkami. Bardzo, bardzo ciekawy, ale... Kolekcję древней порнухи. Ладно. Nie wiem... Какие-нибудь данные. Czy to są... Ojebane szczury przywiązane. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Gdzie jest? Wskazówka. Kolejna wskazówka. Okej. Dobrze. Ja mogę ściągnąć tą maskę spokojnie już.
i stąd iść. Ale gra chce, żebym ja dalej szedł w tą stronę, więc... Aha, tak, tutaj, zablokowany, hakuj. Думаю, my popali w dziesiątkę, Saszko. Похоже, тут куча инфы про Чернобылит. Проблема только в компьютере. Ржавая развалина. Выгрузка займет у меня часы. Я не спец, но звучит очень стрёмно. Давай сожжем все к чертям и уберемся отсюда поскорее. Ну, ciągle спалить, ciągle niszczyć, no. Pobiorę te dane tym razem. Co nawiedzie mnie na ślad Tatiany. Надо искать дальше. Это, блин, огромная ошибка. Ладно, погнали. Nie znasz się, typie, tam. Się nie ucieszy. To nie on szuka kobity po jakiejś zmutowanej strefie rozpadów. Похоже, Чернобылит каким-то образом усиливает черного сталкера. Нар поручил ему защиту своих научных секретов. Окей. No i... Wszystko na ten temat. Mogę się ewakuować w takim razie. Właśnie, to jest to, czego ja w tej grze tak do końca też nie rozumiem, bo... są oczywiście, no tak, możemy dokonać wyborów różnych, które mają wpływ na to, jak ustosunkowują się nasi kompanii, no, jak się formują też niektóre wydarzenia w grze, ale tak na logikę, przecież mogę pobrać te dane i potem zniszczyć tą kryjówkę, nie? Tak w wielu przypadkach w tej grze, jeżeli chodzi o wybory, mogę najpierw coś pobrać, a potem zniszczyć. Rozumiem, jeżeli w przypadku tego poprzedniego wyboru, gdzie miałem do wyboru albo zniszczyć dane, albo pozwolić, żeby żołnierze Narii odkryli, to jasne, okej, rozumiem. Bo czas gonił i tak dalej, to miało uzasadnienie fabularne. No ale w tym przypadku i w kilku innych to tak nie ma sensu. Jak dla mnie. Hakierku, w takim razie dobrej nocki, dzięki, że wytrzymałeś z nami tak długo. Wypoczywaj, pamiętaj, jutro jest prepiątek, można prawie świętować. Do zobaczyska, hej. Ja się też zaraz będę zawijał, w zasadzie 10 minut zostało czasu transmisji. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj można zrobić. W zasadzie, jeżeli chodzi o bazę. Wszyscy z sukcesem wszystko zakończyli. Pięknie. Wszyscy zasłużyli dzisiaj na chleb. Doskonale. Ja chcę sobie to jeszcze sprawdzić w zasadzie. Co ja tutaj mam? Zebranie członkowi drużyny 4-5, pozyskane narzędzia 3-5, przeprowadzone czynności śledcze 2-4. Czyli to, jeżeli chodzi o czynności śledcze, zakładam, że to chodzi o używanie maski Ariadny. Chyba. Czyli czynności śledcze, czyli mam tutaj jeszcze 2-3 puste miejsca tutaj widzę. Będzie można przeprowadzić cały ten najazd. Ale gdzie ja mam umiejętności? Mam 3 punkty w zasadzie. Cierpliwość doskonała. Jakby ten typ naprawdę słynął z tej cierpliwości, no. Doskonałej. Sprawdzę. Jest! Można uruchomić symulację odnośnie czarnego stalkera. Wiecie co? Dowiemy się trochę.
I to będzie finalna akcja tego streama. Dowiemy się trochę o tym typie. Wyschła mi kawa. To jest tragedia moja osobista. Okej. Zróbmy to. Послушай, Георгий, я знаю, что делаю. Назад пути уже нет. Я знаю, друг мой, просто той ужасной ночью мы потеряли такой выдающийся ум. Я не хочу еще и тебя потерять из-за каких-то любовных разногласий. Fajnie byłoby też, gdyby te postaci były troszkę lepiej widoczne niż są. Rozumiem symulacje i takie jakieś takie glicze. Niby, ale no fajnie byłoby troszkę, żeby to dokładnie było widoczne. Oczywiście tylko ja. O proszę, są kawałki ludzi. Nie chcę больше słyszeć про это. Больше не отвлекаемся, понял меня? Да, конечно. Я очень рад, что все в прошлом. Хорошо. Тогда за работу. Результаты мне нужны уже в ближайшее время. Мы оба знаем, что она ключ ко всему. Мы уже достаточно времени потеряли. Ладно, ладно. Только прошу тебя, не делай глупостей. Нужно следовать правилам. Выходит, мой так называемый друг Борис работал с Семеновым даже после Чернобыльской катастрофы. Интересно, что случилось с его лицом. А Таня, значит, ключ ко всему. Почему? Опять тайны. Окей. Нужно продолжать копать. Tu się miały rzeczy wyjaśniać, a nie bardziej zakręcać. Слишком увлекся испытаниями, друг мой. Я же говорил, не нужно использовать так много. Говорил, тебе еще повезло, что ты мозг свой не угробил, как остальные. И что в итоге? Борис мертв. На этот раз по-настоящему. Больше нет смысла притворяться, что это не так. Пожалуй, этого стоило ожидать. Ментальные проекции, о которых ты мне рассказывал, это видения. Они возникали все чаще. Окей. Признаюсь, я думал, что твои галлюцинации означают, что ты просто сходишь с ума. В конце концов, длительное воздействие чернобылита часто вызывает психоз и истерию. Я сам видел, как подопытные начинают нести бред про Ктулху или хотят спасти мир от крыс. Ты наконец сделал это, друг мой. Ты перешел Рубикон. Ты достиг того, чего никому до тебя не удавалось. Ну, разве что кроме нее. Но у нее была другая цель. Ты будешь первым из многих. Ты поможешь мне открыть новую эру эволюции человека. Ты поможешь мне дотянуться до звезд. Окей, więcej z pamiętnika psychola widzę. Tutaj mamy. Zabudź o przeszłym. Zabudź o swoich żałkich, prężnych dostrzeżeniach. To wszystko mielocie. Głupości dla słabych duchem. Tobie больше nie нужно добиваться чужого одобрения. Отныне ты моя правая рука. Jaka jest dla was najbardziej poryta psychologicznie gra, jaką graliście kiedykolwiek do tej pory? No chyba, że nie lubicie takich psychologicznie porytych klimatów. Bo ja muszę powiedzieć, że na mojej liście znalazło się ostatnio Death Stranding. Się bardzo z tego cieszę w zasadzie, bo lubię takie gry. Mario. Ale to przez te grzybki?
Господи. Ага. Окей. Czyli typ używa maski specjalnych filtrów chyba do tej maski. Ale że co, że Mario, ale że dotknął cię jakoś czy coś, czy Luigi? Mnie życie wystarczająco dotknęło. Posłuchajcie, ja nie będę przedwarzać, że понимаю, czym wy tam zajmujecie w swojej laboratorii. Mnie do tego nie dzieje. Serio? Mnie zabota. A pytałeś się go, gdzie jest Mario? Bezpieczeństwo moich ludzi. Z takim jeszcze udawanym włoskim akcentem, na przykład po angielsku. Luigi, where is Mario? В наш мир кучу сраных монстров. Сообщите мне заранее, чтобы я успел разработать стратегию. Во-первых, тени необходимы для наших исследований. Это гибриды, которые... А, лол, окей. Я не буду грузить вас подробностями, которых вы все равно не поймете. О, hello. Во-вторых, вы серьезно? Я отчитываюсь перед советом, а не перед вами, Козлов. Ваша работа – обеспечивать безопасность, а не читать мне лекции по вопросам, которые выше вашего понимания. Более того, совет хочет, чтобы вы тесно, очень тесно сотрудничали с моей правой рукой. Прошу вас ознакомить его со всеми нашими протоколами безопасности. Ну, добре, добре. Jedno mnie zastanawia, wiecie, bo Chernobyl to nie jest, mówię, jest dobrą grą, jest, podoba mi się, nawet na tym wczesnym etapie, wczesnym, no Early Access, więc nazwę to wczesnym etapem, ma bardzo fajną fabułę, niezłe mechaniki, unikalne mechaniki przede wszystkim w pewnych aspektach. Witaj Gabi, hej! Jak cofanie się w czasie, modyfikowanie w zasadzie wcześniej podjętych decyzji. Значит, за помощью Чернобылиту. Виновата в создании. Але памятаем, минимум в их появлении. Чем Farm 51 занимало się przed tym? Ktoś kojarzy World War 3? Ja kojarzę mocno. Do tego stopnia, że do tej pory zastanawiam się i co dalej. Trochę żeśmy nawet musnęli tego jako LCMC i tyle. No. Także z jednej strony coś nowatorskiego potrafili stworzyć, pomimo tego, że z jednej strony nowatorskie, z drugiej strony nie nowatorskie, bo mamy Czernobyl i Stalkero podobne rzeczy, inne pierdoły, tak, ale zmieszali w to, tak jak wspomniałem, unikalne, niepowtarzalne mechaniki. A z drugiej strony, tak jak mówisz, Fox, zmarnowany potencjał World War 3, który nie wiem, jak można było zmarnować tak naprawdę. Okej, okay, no to się w takim razie no narobiło, trochę się więcej wyjaśniło. Niech no ja zobaczę tylko na... Nie tam, plan miałem zobaczyć. Czego ty znowu chcesz, dzieciaku? Ja wiesz, внимание. Jak ty znasz, ja przyjechał w Czernobyl, żeby найти кое-кого. Ty upominał brata. No tak czy inaczej, będziemy już kończyć na dzisiaj, nie? Zapraszam jak zawsze do pana Foxfire87, obecnego tutaj. Bardzo bym prosił moderację o shoutout. Это называется воры в законе. Jutro akurat i w piątek ma swój show, że bardzo zapraszam jeszcze raz. A my widzimy się, mam nadzieję, w sobotę, po więcej Star Citizenów.
Będziemy się skupiać w zasadzie na zarabianiu kredytów na części do naszych statków i porozmawiamy sobie troszkę o nadchodzącej wersji Alfa 3.14. W niedzielę natomiast stream kreatywny, hobbystyczny, trochę craftingu. Zaczniemy w zasadzie dekorować złożonego ówcześnie Metal Gear Rex w skali 1 do 100. W zasadzie będziemy go rozkładać i malować. i mam nadzieję, że nam to wyjdzie tak, jak to symulowałem na pewnych elementach tegoż to mecha. Nie wiem, zażartuję sobie może... nie chwaliłaś się, a bardzo dobry wybór, gratuluję w takim razie. Dobry gust do aut, dobry gust, tyle mogę powiedzieć. No. Także cieszę się twoim szczęściem. No, dobra, to trzymajcie się cieplutko, albo chłodno, zależy od waszej temperatury, mi by się trochę ciepła przydało w zasadzie. Temperatura w Anglii strasznie wariuje, z rana miałem 10 stopni, potem miałem 25 stopni, a teraz pewnie znowu jest jakieś, nie wiem, 5,5 stopnia, powalone. W mordę robactwo mi tutaj teraz wleciało, zaatakowało mnie jeszcze. Dobra, robale mnie atakują, kończymy, dobranoc, trzymajcie się. Idźcie do Foxa i widzimy się w sobotę i w niedzielę. No.